Po całym świecie rozsianych jest wiele miast widm. Istnieje duża szansa, że jeśli często wyjeżdżasz, to możesz trafić do jednego z takich miast i pomieszkać sobie trochę za darmo. Niektóre są małe, a niektóre naprawdę duże. Dołącz do naszej podróży do 10 opuszczonych miast świata. W ciągu ostatnich kilku lat Chiny doświadczyły imponującego wzrostu gospodarczego i to w bardzo krótkim czasie. Chińskie miasto Ordos City zostało zbudowane w 2000 roku, aby pomieścić ponad 1 000 000 mieszkańców. Ale dziś, jadąc wieczorem ulicami tego miasta, zamiast widzieć rozświetlone okna mieszkań i rozświetlone ulice, zobaczymy tylko wielką ciemność. Ponieważ w ciągu 20 lat istnienia miasta prowadziła się tu tylko 1/10 planowanej liczby mieszkańców. Chyba nie trzeba dodawać, że projekt podjęty przez chiński rząd był kompletną porażką. Miasto kosztowało ich ponad 1 000 000 000 dolarów. Miasto rozciąga się na 220 km2 martwej, cichej przestrzeni. Tutaj kompleksy mieszkalne i wieżowce ciągną się kilometrami. Wiele z nich jest nawet nieskończona, bo budowniczowie zrezygnowali w połowie. Gdy jest się w kraju, który ma 1,5 miliarda obywateli, miasto Ordo może być jedynym z niewielu miejsc, gdzie można zaznać ciszy i spokoju. No chyba, że nie lubisz być jedyną osobą w promieniu kilku kilometrów i to w terenie miejskim. Miasto Hashima w Japonii była kiedyś najbardziej zaludnionym miejscem na Ziemi, ale skoro znalazła się na naszej liście, to już tak nie jest. Teraz to dom dla ptactwa morskiego. Hashima to miasto duchów od ponad 40 lat. Znajduje się u wybrzeży Nagasaki, a zostało zbudowane na przełomie XIX i XX wieku przez korporację znaną i w naszym kraju o nazwie Mitsubishi. Na tej wyspie, jak się wydawało inwestorom, znajdowały się bogate pokłady węgla. Wznieśli więc szybko 10-piętrowe budynki mieszkalne, restauracje, szkoły i wszystko, co będzie potrzebne do wygodnego funkcjonowania dla górników. Początkowo biznes kwitł, wydobycie węgla było na imponującym poziomie, ale niestety pokłady węgla w pewnej chwili się skończyły, a mieszkańcy, dla których było coraz mniej pracy, zaczęli masowo się wyprowadzać, aż na wyspie nie został ani jeden mieszkaniec. Teraz Hashima stała się znanym miejscem turystycznym dla ludzi, którzy lubią takie miasta widma. I dla youtuberów, których stać na takie wycieczki. Nas niestety nie stać, ale możecie nam trochę pomóc rozkręcić kanał, więc przy okazji zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i nie zapomnijcie też o lajku i najlepiej jak ten film jeszcze udostępnicie znajomym. Okej, kończę już tą autopromocję i przechodzimy do następnego miasta, którym jest Piramiden. Jest to miasto położone na wyspie Spitsbergen na archipelagu Svalbard, do którego dostać się można tylko drogą morską. Piramiden to miasto górnicze. Prawa do wydobycia węgla w 1910 roku nabyli Szwedzi i wybudowali pierwsze kopalnie. Ale później odsprzedali te prawa w 1927 roku Związkowi Radzieckiemu za pokaźną sumę. W czasach radzieckich praca w tym mieście była traktowana jako przywilej. Były dobre pieniądze, a w miasteczku dla mieszkańców wybudowano nawet basen pływacki. Związek Radziecki otworzył tutaj jeszcze drugą kopalnię, która była najdalej wysuniętą na północ kopalnią na świecie. W latach 90. wydobycie przestało się opłacać, niemniej w tym miejscu wydobycie opłacalne od początku nie było. W 1997 roku podjęto decyzję o zamknięciu kopalni, a w 1998 roku z miasta został ewakuowany ostatni mieszkaniec. Obecnie Piramiden jest dostępny dla turystów. Przeprowadzono tu nawet naprawę systemu ogrzewania i dostarczania wody. Umożliwiono także zakwaterowanie. Między wysokimi budynkami mieszkalnymi wybudowanymi w okrąg, w sercu którego dalej jest pomnik Lenina, można poczuć klimat Wielkiego Brata z początku emisji w telewizji. Turyści, którzy się tu wybierają, muszą pamiętać o tym, że tutaj jest znośna temperatura tylko w lecie, bo to przecież jest koło podbiegunowe, a w zimie jest tu cholernie zimno.
No i trzeba pamiętać, że do miasta oprócz mew i fok przybywają także niedźwiedzie polarne, a z nimi żartów nie ma, bo możemy stać się jego obiadem. Przenosimy się teraz do cieplejszego miejsca położonego w Gruzji, miasta Akamara. To miasto było częścią Związku Sowieckiego, a mieszkało tutaj 40 tysięcy osób. Ale teraz, jadąc do tego miejsca, spotkasz tam tylko innych zwiedzających. To także było miasto górnicze, ale wraz z rozwojem nowych technologii wydobycie węgla stało się coraz bardziej nieopłacalne. A dobił to miejsce konflikt wewnętrzny w Gruzji w 1992 roku. Tylko w kilku spośród wielu walących się budynków są jeszcze mieszkańcy. Gruzja chciała stworzyć tu kurort, ale wyremontowanie budynków, które były zaniedbywane przez dziesięciolecia, jest za drogie i chyba ten plan nie wypali. Miasto popadnie w jeszcze większą ruinę. Lecimy teraz do przepięknego miasta Houtuan, położonego 60 km od Szanghaju. Ta osada znana jest teraz jako Zielona Wioska, a rozsławiona została przez blogerów i youtuberów podróżników zachwyconych pięknem tego miejsca. W rzeczywistości jest to od dawna opuszczone miasto, zamieszkiwane do początku lat 90. przez ponad 2000 rybaków. Miasteczko miało problemy z dostawami żywności i edukacją. Rybacy nie nadążali także zaspokoić potrzeb dynamicznie rozwijającego się przemysłu rybnego w Chinach, więc postanowili wyemigrować na kontynent w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Na wyspie matka natura zaczęła przejmować teren, opuszczone domy porosły bujną, gęstą zielenią, także niektóre zlewają się całkowicie z otoczeniem. Ale miasto nie jest całkowicie opuszczone. Od kiedy stało się znaną atrakcją turystyczną, kilku mieszkańców nie narzeka na brak pieniędzy. Odwiedzających jest naprawdę dużo, bo drugiego takiego miejsca nie znajdziemy nigdzie indziej na ziemi. Zostajemy dalej w Chinach i przenosimy się do miastu Tianduchang, które miało być kopią francuskiego Paryża. Jak to w Chinach niestety bywa, tak i w tym przypadku miasto nie było dobrym projektem. Budowa tego miasta zaczęła się w 2007 roku. Miało być to miejsce znane z europejskiego charakteru i nawet wszystko zostało starannie opracowane, łącznie z architekturą. Nawet pośrodku placu miejskiego powstała replika wieży Eiffla. Powstał tutaj także park rozrywki o tematyce francuskiej. Planowane było, że w mieście zamieszka przynajmniej 10 tysięcy mieszkańców. Ale do dzisiaj mieszka tam tylko 2000 ludzi, a reszta pięknych domów mieszkalnych stoi po prostu pusta. Ludzie nie chcą tu mieszkać przez położenie. Miasto zostało zbudowane na terenie wiejskim z daleka od wielkich metropolii, a dojazd tutaj jest po prostu tragiczny. Miasto powstało na całkiem wysokim poziomie i ceny też są wysokie. To kolejny powód. Teraz jednymi z najczęściej odwiedzających to miejsce są nowożeńcy, którzy przyjeżdżają do podrobionego Paryża. Teraz przenosimy się do Tajwanu, do Tajpej, do całkiem odjechanego architektonicznie miasta o nazwie Shenzi. Jest to miasteczko zbudowane w stylu UFO. Budowa tego miejsca rozpoczęła się w 1978 roku, w nadziei, że stanie się nadmorskim kurortem wypoczynkowym nie tylko dla bogatych Tajwańczyków, ale także dla zagranicznych turystów. I chociaż teraz to miejsce wygląda dziwnie, w czasie kiedy powstawało było bardzo nowoczesne. Niestety trzeba było tylko 2 lat istnienia, aby to miejsce było całkowicie opuszczone. Powodów jest kilka. Jedni twierdzą, że to przez dziwne rzeczy, które miały tu miejsce. Podobno były tu nawiedzenia, inni twierdzą, że mieszkańcy mieli dużo wypadków i twierdzili, że to przez to miejsce mają pecha, bo rzekomo te domy wybudowane są na starym holenderskim cmentarzu. Ale prawda jest taka, że było tam po prostu za drogo. Teraz, jak w przypadku innych opuszczonych miejsc na naszej liście, spotkać tu można najczęściej youtuberów i ludzi szukających dziwnych atrakcji turystycznych. Lecimy teraz do Turcji, do miasta Burj Al Babas, gdzie zobaczymy bajkowy, wręcz disneyowski styl budownictwa. Jest wiele miejsc na świecie, gdzie można zobaczyć opuszczony zamek.
Ale tutaj jest całe miasto i wszystkie domy, a jest ich dokładnie 399 i każdy z nich jest zamkiem. To miejsce planowane było jako luksusowe osiedle mieszkaniowe, ale niestety skończyło jako gigantyczny cmentarz disneyowskich zameczków. W 2019 roku deweloperzy budujący to imponujące osiedle zbankrutowali. Ich założeniem było, że oferowane przez nich domy zamki trafią do najbogatszych na świecie jako wakacyjne domki. Ale niestety udało się sprzedać tylko kilka, a na resztę nie było chętnych. Niestety tych kilka sprzedanych zameczków to było za mało, aby pokryć koszty inwestycji. Inwestorzy zaczęli się wycofywać i to był początek końca krzykliwego miasta marzeń. Każdy z tych domów wart jest ponad 250 tysięcy dolarów. Niestety to bajkowe miejsce chyba już nigdy nie będzie zamieszkane. Władze tureckie niedawno zmieniły prawo budowlane i to miejsce nie jest z nim zgodne, więc chyba na zawsze pozostanie puste. I będzie jak wiele miejsc na naszej liście tylko atrakcją dla urbexu i youtuberów. Teraz przenosimy się z tego bajkowego miejsca do miasta jak z filmu Silent Hill o nazwie Centralia w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. To miasto było wspaniałym miejscem do życia. Znajdowała się tutaj kopalnia węgla, było dużo miejsc pracy i wiele możliwości na biznes. Ale wszystko to zmieniło się, gdy kopalnia zapaliła się dosłownie pod miastem w 1962 roku. Pożaru nie udało się ugasić, gdyż ogień zajął całe pokłady węgla. I płonie tak przez ponad 60 lat i prawdopodobnie będzie się palił kolejne 250 lat. Powstawało coraz więcej zapadlisk, które uwolniły trujący tlenek węgla na powierzchnię. Mieszkańcy musieli być ewakuowani, a cały teren przejął rząd USA. Wyprowadzili się prawie wszyscy, zostało tylko kilka osób, którym pozwolono na to, ale tylko pod warunkiem, że kiedy umrą, ich domy przejmie rząd. Miasto ostatecznie przestało istnieć w 1992 roku. Centralia była inspiracją do stworzenia filmu Silent Hill i gry o tym samym tytule. Miasto Ashgabat zostało zbudowane w nadziei na stworzenie nowej, pomyślnej ery dla Turkmenistanu. Złotej ery dla kraju. Budowa rozpoczęła się w 1991 roku. Wysokie budynki pokryte marmurem zostały wzniesione, aby pochwalić się sowiecką pomysłowością na świecie. Wszystkie 543 budynki zostały wykonane z luksusowych materiałów. Miasto szybko zyskało przydomek miasta umarłych, ponieważ wydaje się po prostu puste. Większość mieszkańców mieszka za granicami tego miasta na pokaz, a znaczna część miasta nie ma dostępu nawet do elektryczności i wody. To dziwne miasto dostępne jest dla turystów, ale przez wiele tragedii ludzi tego kraju i mrocznych historii związanych z tym miejscem, można stąd wyjechać z niesmakiem w ustach. Na tym kończymy naszą podróż po opuszczonych miastach. Jeśli podobają Wam się nasze filmy, bardzo prosimy o klikanie łapek w górę, udostępnianie. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, wciśnij przycisk subskrypcji na ekranie, aby być na bieżąco z naszymi filmami. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!